Cześć, siemanko. Dzisiaj wam pokażę, jak odblokować skrzynię w Mosei Ferguson 255. Młotek i coś cienkiego, jakiś trucik, tak jak w moim przypadku, będzie wam oby potrzebny, więc możecie to zrobić na polu. No to co, lecimy. Wybijamy ten stworzeń stąd. Tylko musimy zwrócić uwagę, z której strony. Już wam pokazuję, o co dokładnie mi chodzi. Z której strony, chodź tu. Widzicie, tutaj jest wielowypust. I nie można go z tej strony tłuc, bo się go zjedzie. Tą końcówkę stąd, więc musimy z tamtej strony tłuc w ten stworzeń, tak jakby, może tak ujmę. Jak wybijemy ten stworzeń, nie bać się go wybijać, bo tu nic nie powinno szczelić. Ja, no wiadomo, na początku to było to zapieczone, jak to we wszystkich traktorach, to było ciężko wybić go. I w tym miejscu, jak widzicie, gdzieś, no dotąd, jest sprężyna, która trzyma ten drążek, część dalszego drążka. To idzie tak prosto. I teraz w zależności, na jakim biegu nam zakleszczył się traktor. U mnie to było na wstecznym się zakleszczył. Czyli dźwignia była w taki sposób, właśnie zakleszczyła mi się. Chciałem, no cofałem, zjeżdżałem z miedzy w dużą bruzdę i w międzyczasie puściłem. Chciałem na jedynkę, ale mi tu dalej przeskoczyło na luz. A to koło zympatę od wstecznego wsunęło się z powrotem na to koło i się zakleszczyło, bo miałem tylko taki luz niewielki. Nie mogłem w ogóle do końca dopchać. I wracając do tematu. Jak mamy wypite, to wyciągamy i tu są takie trzy. Trzy prostokąty. I tutaj na środku jest wycięty rowek dla tak zwanej kulki od tego drążka, w którym się ona porusza. Jak ja wbijałem jedynkę, to czyli, że tak, to czyli koniec tego trążka poszedł w tamtą stronę i powinien pójść do przodu. Ale niestety tak się nie stało. Został na luzie. Więc tutaj poszła w tą, czyli koniec trążka poszedł na tą ostatnią, na ten ostatni prostokąt. I wsteczny to jest. To jest to mniej na i w górę, czyli w drugą stronę i tu, czyli ten prostokącik tu został. I tu było to wycięte miejsce na tą kulkę od trążka. I tu musimy teraz trafić. Wyciągamy. Nie bójcie się wyciągnąć, bo to jest na sprężenie, to całkiem nie wyciągniecie. Wyciągamy tutaj stąd, jak w moim przypadku było. Czyli wyciągnąłem, postawiłem tą kulkę tu, na tym, gdzie jest wyżej. Nie ma tego wycięcia. To
Tutaj oczywiście nie, bo to było przesunięte tu. Więc później pojechałem za. Później nie macie tak już sztywno tego drążka. Tylko musicie sami ucelować tutaj to wcięcie na tą kulkę. Jak wcelujecie, to dorównywujecie do tych dwóch, bo zawsze dwa prostokąty zostają w tym samym, w tej samej linii, a jeden zawsze gdzieś ucieknie, tak jak to było w moim przypadku. Jeszcze możecie sobie ułatwić sprawę, odkręcając korek wlewu oleju i wtedy widzicie dokładniej, czy ta kulka już wam się postawiła tu na tym wyższym punkcie, czy jeszcze siedzi tutaj w tej luce. Ten stworzeń z powrotem tak samo wbijamy, ale wbijamy z tamtej strony i tym wielowypust, chyba to się fachowo nazywa. Z tej strony musi zostać, bo z tej strony go zbijecie. Więc taka uwaga. Jeszcze słyszałem, że tu to pierwsze koło zębaty, największe, jest od wstecznego. Tu możecie go cofnąć. Ale to jest ryzykowne według mnie bardziej niż ten sposób, który pokazałem. Więc jeśli pomogłem, to zostaw lajka, zostaw komentarz, jak coś źle powiedziałem i do następnego odcinka.